Prawo w medycynie, Andrzej Gross. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z obietnicami, dziś jesteśmy w siedzibie Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Dziękujemy bardzo za tę gościnę i spotykamy się z panem dyrektorem Janem Szulcem, dyrektorem Departamentu Komunikacji o wyrobach medycznych URPL. Dzień dobry Państwu. I z adwokatem Michałem Gajdą, ekspertem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Dzień dobry. Panowie, ostatnie nasze rozmowy, bo było ich sporo, na temat ustawy o wyrobach medycznych zakończyliśmy, wydaje mi się, dobrymi konkluzjami i dobrymi wiadomościami dla lekarzy, ale jednak te wiadomości trochę wymagają uściślenia, zwłaszcza jeśli chodzi o dwa aspekty, czyli strony internetowe i social media. I na początku chciałbym zapytać panie dyrektorze o te strony internetowe. Tu rozmawialiśmy, że mamy bezwzględny niejako nakaz informowania o tym, że strona dostępna jest tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, prawda? Tak, nie tylko informowania, ale znaczy informowania, ale też żeby ta informacja była widoczna, tak? No najbardziej tutaj pożądanym tak jest jakieś okienko, tak, wyskakujące, ale z drugiej strony od razu też właśnie no, również teraz chciałbym zaznaczyć, no, że nie wymaga to podawania jakichś szczegółowych informacji o osobie, która chce wejść, w szczególności numeru PWZ, no po prostu tylko tak, żeby była faktycznie informacja, że jest to, znaczy, że jest to treść przeznaczona dla osób, które zajmują się tym w sposób profesjonalny. Pamiętamy z ostatniej naszej rozmowy, że właściwie to okienko pop-up jest chyba najlepszym rozwiązaniem, ale pojawił się pewien problem. Ten problem polega na tym, że z jednej strony mamy trochę obawiających się lekarzy sytuacji, która wytworzyła się w związku z ustawą o wyrobach medycznych, którzy takie okienko wstawiają na stronach klinik i na stronach gabinetów. Jak to jest? Czy każda ta strona, która będzie zawierała jakąkolwiek nazwę wyrobu medycznego, w tym strona internetowa gabinetu, która jakby z zasady przeznaczona jest dla pacjentów, musi być tak oznaczona? Tutaj też chciałbym podkreślić, no, że generalnie, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie i o mój urząd, to nas interesują treści związane z wyrobami medycznymi. Tak więc tylko w tym zakresie. I tak samo w przepisach mowa jest o reklamie wyrobu. Tak więc jeżeli to są informacje na pewnym stopniu ogólności, no to po prostu się do tej reklamy wyrobów nie klasyfikują. Ale nawet same czasem treści na stronie internetowej to niekoniecznie musi być reklama wyrobu. To może być po prostu informacja o zakresie usług, tak? No właśnie, które, tutaj sprecyzujmy, czym innym są jest reklama wyrobu, czym innym jest opis zabiegu z użyciem wyrobu, prawda? Kiedy też jednak trzeba powiedzieć o tym, czego używamy, prawda? No generalnie właśnie tak to wygląda, no być może faktycznie przez to, że w ustawie napisano, że stosuje się tak te przepisy do reklamy gabinetu, ale chodziło tutaj bardziej o zabezpieczenie obejścia prawa przez reklamę wyrobu za pomocą reklamy takiego czy innego gabinetu. No to może być gabinet lekarski, no to może być gabinet kosmetyczny. Tak? Co innego jest powiedzenie, tak, że używa się takiego czy innego preparatu. Czym innym jest zaproszenie, przyjdźcie do nas, ponieważ używamy takiego preparatu, który faktycznie jest, który jest wiodący na rynku i gwarantujemy efekt w ciągu 14 dni, tak w skrócie. Tak? Bo tutaj tak już w takim razie troszeczkę próbując, obiecywaliśmy sobie, że ta nasza rozmowa dzisiejsza będzie trochę bardziej kauzalna. Gdybyśmy spojrzeli na strony internetowe, które posiadają opisy zabiegów, wskazania, przeciwwskazania, informacja, ile trwa zabieg, czy zabieg jest obarczony bólem, jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu. No i oczywiście zdjęcie, na którym widać ten wyrób medyczny, ponieważ jest to też oczywiste, że on jest gdzieś tam tłem w tym wykonywanym zabiegu. Jest też urządzeniem wykorzystywanym do tego zabiegu, a możemy
możemy do każdego ze zabiegów wykorzystać przynajmniej kilka, prawda, urządzeń. To rozumiem, że to możemy powiedzieć, że jako reklama nie będzie zakwalifikowane. Nawet jeżeli byłaby to reklama, to wystarczy, znaczy to po prostu musi być ona zgodna z przepisami, bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz, tak, że zabroniona jest kierowanie do publicznej wiadomości wyrobów przeznaczonych do użytkowania przez profesjonalistów. I, ale równocześnie tak, no, zakładamy, że jest właśnie prowadzona reklama samych gabinetów i w tym wypadku pozwalamy nawet na informowanie, tak, o zamieszczanie tamtej informacji, o ile nie jest to reklama samego wyrobu, tak, o ile ta nie przeważa tam reklama wyrobów, tak? Jeżeli, o ile w praktyce nie jest to reklama wyrobów. Jeżeli mogę, bo faktycznie w praktyce klienci, których obsługuje gabinety lekarskie, nie tylko medycyny estetycznej, aczkolwiek faktycznie tutaj w świecie medycyny estetycznej najbardziej to zagrzmiało, ja zalecam zamieszczanie informacji takich dość ogólnych, możliwych do weryfikowania. Czyli jeżeli faktycznie opisujemy spodziewany efekt, to żeby to było poparte wynikami badań naukowych, a nie ocenne kwestia estetyki, kwestia indywidualnych oczekiwań. I uważam, że w ten sposób jesteśmy w stanie uniknąć zarzutu intencjonalności, jeżeli chodzi o przekaz reklamowy, zachętę, a tak naprawdę wykonanie ciążącego na lekarzu obowiązku informacyjnego względem pacjenta, czyli powiedzenie mu co, jak, z czym dany zabieg się wiąże, jakie są zalecenia, jakie możemy mieć oczekiwania i jakie są ryzyka. I uważam, że w ten sposób najłatwiej jest nam uniknąć późniejszego zarzutu ze strony urzędu, zarzutu naruszenia ograniczeń reklamy. Generalnie właśnie staram się to tak pokazywać i tak przekazywać, że właśnie generalnie o to chodzi, ale też żeby równocześnie nie wylać tutaj dziecko kopierą, tak żeby nie, za chwilę nie było, że wolno wszystko, bo jeżeli mamy na przykład no, reklamę, ortodonci są, tak, no, zabiegi różne dentystyczne, tak, no, ortodontyczne są tutaj też dobrym przykładem. No, jeżeli mamy na stronie gabinetu informację, no, że u nas jest możliwe założenie takiego czy innego aparatu, tak, no, no, tutaj też jest postęp oczywiście, tak, no, są takie standardowe, tak, no, takie, które są na rynku od lat, no, są też, no, co jakiś czas wchodzi coś nowego. Jeżeli mamy tam te informacje, no, te, to może zakładać tylko przecież profesjonalista. Jeżeli to mamy tak, że oferujemy takie, takie usługi, takie aparaty, to, to wszystko jest okej. Jakie są ich cechy? Tak, to, to wszystko jest okej. Ale znaczy, jeżeli powiemy do kriolipolizy, używamy aparatu takiego. To generalnie też jest okej. Okay. Tutaj w tych przepisach, tylko to ciężko jest zapisać prawnie, tak, w sposób prawny, ale nas przede wszystkim tutaj mieliśmy taki cel, żeby ktoś, żeby to nie było reklamowane w taki sposób, że ktoś pomyśli, że może to zrobić sam. Albo wprost, znaczy pomyśli, no, że wprost po prostu zasugerowanie, że może to zrobić sam. Tak? No bo mamy na przykład, nie wiem, no, reklamę takiego czy innego wypełniacza, tak? I równocześnie, no, w reklamie nie ma tej informacji, ale na przykład, no, równocześnie po internecie są filmy, jak to należy sobie stosować. Tak, tak, no, tak mówię hipotetycznie, tak? Ale no, tutaj tego chcieliśmy uniknąć, natomiast no, nie wylewać dziecka z kąpielą. Tak, bo tak jak powiedzieliśmy, panie dyrektorze, na przykład jeżeli chcemy omówić ten zabieg, to nie będzie problemem to, czy, bo tutaj pojawiają się też takie pytania. Czy jeżeli mamy strzykawkę, na tej strzykawce mamy logo. Czy przy omawianiu takiego zabiegu możemy zrobić zdjęcie bądź pokazać na filmie ten preparat, czy musimy go blurować, co trochę byłoby bez sensu także informacyjnie? Mówimy o na przykład relacji z wykonania zabiegu. Prezentujemy, jest na stronie prezentowanie przez lekarza, czy na stronie gabinetu, czy na stronie producenta wyrobu. Jest prezentacja, jak taki zabieg przebiega. Czy on, pana zdaniem, jeżeli to mamy taką suchą informację, jak co robimy technicznie, wykonujemy, co się może w trakcie wydarzyć i tak dalej, czy to, pana zdaniem, jako urzędu, ma cechy reklamy, czy faktycznie musimy unikać prezentowania logotypu samego wyrobu, czy to już jest skrajność, którą nie powinniśmy No to nie, ale właśnie to, nawet jeżeli to ma cechy reklamy,
to o ile na przykład nie wprowadza to w błąd, bo mamy jeszcze tak artykuł 7 rozporządzeń. Tak? Tylko no. Jeśli można, panie dyrektorze, ja tutaj dodam jedną rzecz, żeby to miało cechę reklamy, to powinien zlecić to tak naprawdę producent bądź dystrybutor, powinien tak naprawdę pokryć koszty związane z produkcją, co się bardzo często nie dzieje, bo to jest element informacyjny pracy lekarza bądź na przykład pracy medium. Ale nie, ale dlatego właśnie co innego jest, jeżeli właśnie mamy reklamę wyrobu, tak? No faktycznie no, trzeba też pamiętać, że lekarze w tej chwili nie mogą. Tak? No właśnie, nie mogą reklamować. Nie mogą reklamować. Nie mogą reklamować. Sam zabieg. Więc jeżeli właśnie tak, więc oni wyrobu jakie takiego reklamować nie mogą, no ale dlatego też jest ten przepis, tak? No, że właśnie że się stosuje, że pomijając przepisy dotyczące samych reklamy podmiotów leczniczych, tak, no, kwestie etyczne, znaczy pomijając z mojego punktu widzenia, tak, no, kwestie zasad etyki lekarskiej i właśnie uczestniczenia lekarza w reklamach, to chodzi bardziej o to, żeby zastosować to, co się z tym wyrobem dzieje w tej materiale informacyjnym, materiale reklamowym, żeby wprost napisać, że do tego My wiemy, co się dzieje, panie dyrektorze. Mówimy, tak jak powiedziałem już wcześniej, tak jak mówił pan mecenas, mówimy o wskazaniach, przeciwwskazaniach, obarczeniu bólowym, rekonwalescencji, o technicznym wykonaniu zabiegu, czyli na przykład, że trwa on 20 minut, w jaki sposób jest wykonywany. Oczywiście nie tłumaczymy i nie szkolimy nikogo, prawda? Natomiast pokazujemy ten zabieg jako ilustrację, ponieważ na przykład chcemy wykonać film albo chcemy wykonać rolkę na Instagram, chcemy wykonać zdjęcie i opisać ten zabieg, gdzie cały czas spełniamy tutaj pewien warunek informacji do pacjenta. Bo też zwróćmy uwagę, no nie każdemu pacjentowi w gabinecie jest potrzeba tłumaczenia, tak możemy to zrobić za pośrednictwem wypełniania tej misji edukacyjnej lekarza, prawda? Na swojej stronie internetowej. No i dlatego generalnie nie widzimy tutaj problemu, ale też są różne możliwe sytuacje, tak? I lekarz czy inna osoba, tak, no, będzie opisywał zabieg, tak, który wykonuje, ale na przykład zastosowanie tego wyrobu zamierzone przez intencję producenta, zastosowanie tego wyrobu, dla którego producent robił ocenę zgodności, jest inne niż pokazuje ten lekarz. I to już jest wtedy, może być faktycznie jakimś przedmiotem zainteresowania, ponieważ no, jeżeli dobrze rozumiem, on label tak, off label niekoniecznie. No niekoniecznie, tak. Mm-hmm. No, znaczy mówię, no, ale w kontekście reklamy. Lekarze, tak, w kontekście reklamy. Lekarze są może tutaj ryzykownym, no bo mówię, no, oni mają dużo różnych, tam jest dużo różnych ograniczeń, ale jeżeli robi to, nie wiem, no nie chcę, żeby tutaj to zabrzmiało, że po prostu no, lekarze, tak, albo osoby, które mają jakieś mniej istotne zawody, ale mówię, ale jeżeli robi to, jeżeli jest to pokazywane w gabinecie, tak, no, która nie jest lekarzem i właśnie, no mówię, no pokazuje zabieg, że ona tutaj stosuje taki wypełnia, że on zgodnie z zastosowaniem, że on zgodnie z informacją producenta ma taki cel, ale ona tego używa inaczej, no to tutaj to już, tak jak mówię, no. pozwolę się nie zgodzić ze względu na to, że w takiej sytuacji nieprofesjonalista, bo problem oczywiście stanowią wyroby medyczne przeznaczone dla profesjonalistów. I w takiej sytuacji ja uważam, że nieprofesjonalista, czyli nie lekarz, nie może takiego zabiegu wykonać, ale to jest temat na inną dyskusję. Natomiast ja wrócę jeszcze raz do kwestii kazuistyki, bo faktycznie ja bardzo często dostaję zapytania od swoich klientów, że chcieli w ramach promocji zdrowia, czyli element świadczeń zdrowotnych i wykonywania zawodu lekarza, chcieliby zamieścić na swojej stronie internetowej czy w innym medium film ukazujący potencjalnemu pacjentowi, jak taki zabieg wygląda. Tak? Ja jako laik pacjent idąc do lekarza chciałbym wcześniej wiedzieć, w ogóle, czy się zdecydować na taki zabieg, bo być może tam się krefleje, widzę grymas bólu i tak dalej, i tak dalej. Czy taki film prezentujący przebieg zabiegu, gdzie faktycznie widać, jaki wyrób medyczny jest stosowany przez lekarza, ale bez elementów takich zachęcających, ocennych, że w trakcie zabiegu lekarz opowiada, że to jest tak świetny wybór, że jest rewolucyjny, jest najlepszy. To odkładamy na bok. Jest
Film, który prezentuje przebieg samego zabiegu, faktycznie z prezentowaniem użytego wyrobu medycznego. Ma on taki cel, jak ja powiedziałem, nie jest w żaden sposób sponsorowany przez producenta ani dystrybutora. Czy w Pana ocenie taki film mógłby być zakwalifikowany jako reklama? Bo ja uważam, że nie, ponieważ jest to po pierwsze element wykonywania zawodu lekarza, po drugie spełnienie obowiązku informacyjnego względem pacjenta, wynikający właśnie z ustawy o prawach pacjenta. No, generalnie nie uważałbym tego za reklamę, tak? No, tak jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której by to było, no ale to można przekroczyć bardzo łatwo. Ale to już zależy, co jest tam prezentowane. No, my mieliśmy dużo pytań też od producentów, od dystrybutorów, czy oni na przykład mogą informować na swoich mediach społecznościowych, że wyposażyli gabinet, salę operacyjną. Tak? No, my odpowiadaliśmy, że generalnie tak, ale zależy co jest od treści, tak? Bo jeżeli jest informacja, że wyposażyliśmy w szpitalu w takiej miejscowości salę operacyjną, daliśmy tam takie, nawet jeżeli są to wymienione, tak, ale po prostu no, co tam jest, super informacja, tak, zdjęcia, to okej, okay, tak, ale jeżeli jest to filmy, jeżeli jest ta informacja, że wyposażyliśmy właśnie w jakieś tam już ocenne, tak, no jakieś takie ocenne, że wiodące na rynku, tak, no najbardziej zaawansowane wyroby, jedzie kamera, pokazuje szczegółowo. Panie doktorze, to okay. Ja muszę w tym momencie wejść trochę kauzalnie. Mamy przypadek taki. No? W filmie mamy, powiedziałem o kriolipolizie, więc może niech będzie ta kriolipoliza. I lekarz mówi tak, wskazania są takie, przeciwwskazania są takie, wszystko to, co wymieniłem. I następnie mówi, ja do tego zabiegu używam sprzętu takiego i takiego. Ponieważ z mojej praktyki wynika, że ten sprzęt lepiej sprawdza się u osób z cerą naczyniową. Prawda? Reklama czy nie? Nie jest sponsorowane. Cały czas jest ale... edukacją zdrowotną. Jakaś... Tylko pytanie jest też takie, czy lekarz ktoś informuje na o podstawie... praktyce, nie, czy ale czy ktoś na podstawie tej informacji bardziej jest zachęcony do samego wyrobu, że on wpadnie na pomysł, żeby to sobie wziąć i kupić, czy żeby skorzystać z tego lekarza? Ale panie dyrektorze, nie da rady. Zakres reklamy obejmuje również... No tak, ale tam jest... ale to... To chodzi o to, że jeżeli przy pomocy tego wyrobu, przede wszystkim to chodziło o ucięcie tej reklamy takiej nie... Ocennej. Znaczy nie, reklamy, która w ogóle sugeruje inne efekty niż są możliwe do osiągnięcia. Tak? No, umówmy się, no, że trudno jest. No, ja specjalistą, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, nie jestem. Nie chodzi o medycynę estetyczną, ale chcemy sobie głębiej na wyroby medyczne. My musimy to być po prostu całością. Tak. Wyroby medyczne zaczynają się na pojemniku na mocz, tak, a kończą za 80 groszy, a kończą na rezonansie magnetycznym za 20 milionów. Tak? No to bardziej, panie doktorze, pytanie brzmi inaczej. Czy jeżeli prezentujemy wyniki wynikające z naszej praktyki, które można potraktować jako element badań, i zdajemy sobie sprawę z tego, że 3 albo 4 preparaty lub 3-4 sprzęty tożsame, używane do tych samych zabiegów, działają inaczej. Czy wolno nam o tym powiedzieć, czy też możemy o tym powiedzieć tylko w publikacji naukowej, wyłącznie dla profesjonalistów? Generalnie wolno, tak? Bo jeżeli mamy, jeszcze zostałem przy tych rezonansach magnetycznych, tak? Że przy pomocy tego rezonansu rzeczywiście, tak, że jest to nowa generacja, tak załóżmy, i jest reklama czy informacja, że przy pomocy tego rezonansu faktycznie mamy bardziej dokładne zdjęcie, to... No właśnie reklama czy informacja, panie? Reklama czy informacja? No jest to jakaś reklama, tak, ponieważ no, jednak koniec końców zachęci to do skorzystania z tej... Ale jest to jakaś jest to przede wszystkim informacja, bo przede wszystkim chodzi o to, żeby pacjent nie był zupełnie nieświadomy, kiedy wchodzi do gabinetu, prawda? No tak, ale... Co wynika też z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Ja na przykład ostatnio pozytywnie zaopiniowałem możliwość zamieszczenia informacji na stronie jednego z podmiotów leczniczych, które obsługuję, informacji, że są jedynym w regionie podmiotem, który używa danego urządzenia. I chodziło o jedno z urządzeń diagnostycznych, które powiedzmy jest Ferrari wśród tych urządzeń. I faktycznie jest rewolucyjne i znane też przez laików. Mhm. I pytanie, czy to już jest reklama, czy nie. Ja uważam, że nie. To jest sucha informacja, że są jedynym w regionie i jest to weryfikowane. Faktycznie nie ma w całym województwie innego podmiotu, który takiego urządzenia diagnostycznego. Ja tak się uśmiechnąłem, powiedziałem, to była reklama, bo gdyby lekarz powiedział, jeśli dobrze rozumiem, i tutaj chciałbym zapytać pana dyrektora, gdyby lekarz powiedział, że ma Ferrari wśród urządzeń... Nie, absolutnie, to tak, oczywiście, bez dwóch zdań. Natomiast tam była nazwa, że jesteśmy jedynym podmiotem leczniczym w regionie, który używa urządzenia ABC. Mhm. I ja uważam, że nie jest to reklama, ponieważ nie ma informacji o cechach tego urządzenia, nie ma informacji o tym, że jest to najlepsze urządzenie. Jest to sucha, weryfikowalna informacja, że faktycznie w całym województwie póki co jeszcze nie ma podmiotu, który z tego korzysta. Uważam, że nie jest to ani reklama wyrobu medycznego, ponieważ posługujemy się tylko i wyłącznie nazwą bez kontekstu. Po drugie, też nie jest to reklama działalności leczniczej, ponieważ informujemy o zakresie udzielanych świadczeń, co też jest dopuszczalne. No, w tym wypadku bym się zgodził, tak? No bo to tutaj faktycznie jest po prostu informacja, tak? No tylko, że my też dlatego nie chcieliśmy definiować reklamy w ustawie, bo pomijając po prostu, że jest w rozporządzeniu, w rozporządzeniach unijnych używa się słowa reklama bez jego definicji i w tej definicji najpewniej coś o informacji, o edukacji pewnie by się znalazło, tak? I łatwiej nam jest rozgraniczać, że to jest reklama, a to nie jest, a to jest tylko informacja, niż jakby ta definicja była, tak? I jeżeli nie ma tutaj faktycznie żadnych elementów ocennych, no to faktycznie nie jest to reklama. Ale nawet jeżeli byłyby, tak, w tym momencie, no to jest to reklama podmiotu leczniczego, ale niekoniecznie musi być to reklama samego wyrobu. A możliwe jest też, że jest to i reklama podmiotu leczniczego, i reklama wyrobów. No niestety, no moglibyśmy przejść po prostu przez to. Tego właśnie obawiają się na lekarze, tego właśnie obawiają się nasi klienci. Ja powiedziałbym, z drugiej strony, będąc prawnikiem i dziennikarzem, mamy pewien problem polegający przede wszystkim na tym, że jeśli chcemy poinformować pacjenta, co cały czas jest działalnością informacyjną, spełniającą przede wszystkim rolę edukacji zdrowotnej. Informujemy, tak jak pan mecenas mówił, o zabiegach. To nie chcemy jako media, jako lekarze, jako prawnicy spotykać się z sytuacją, w której będziemy zastanawiać się nad każdym słowem, bo jakby to, że my nie będziemy informować o tym, że wyrób jest najlepszy, prawda, jest dla nas oczywiste i wynika wprost z kodeksu etyki lekarskiej, choćby. Natomiast jeśli chcemy przedstawić bądź nasze wyniki w praktyce lekarskiej, bądź to chcemy poinformować o tym, jak przebiega zabieg, bo tutaj my zadajemy sobie pytanie, czy pacjenta zachęci to do zabiegu. Ja bym to pytanie odwrócił, panie dyrektorze. Czy pacjent jest świadomy, że w jakiś sposób można mu pomóc, dopóki mu tego nie powiemy? Co interesuje, może tak, no, co przede wszystkim interesuje urząd? Tak? Jeżeli mamy reklamę gabinetu, wszystko jedno, czy jest to gabinet lekarski, kosmetyczny, czy jakikolwiek inny, i jest tam napisane, że przyjdź do nas, my mamy taką i taką maszynę, odchudzimy cię o 20% w 2 tygodnie. Tak, no, jeżeli ktoś taki faktycznie ma i on wyciągnie dokumentację, tak, że to jest możliwe, to okej, okay, ale jest duża szansa, że nie. I my się przede wszystkim w tym wypadku będziemy... No to jest bardzo istotne. W tym wypadku... Weryfikacja, zawsze. Tak, właśnie dlatego mówię, tak? My nawet jest w ustawie możliwość, że przecież, że można używać, to jeżeli chodzi o reklamy kierowane wyrobów do laików, że można używać sformułowań naukowych, prac naukowych i tak dalej, tylko musi to być w sposób zrozumiały, tak? No, to wynika po prostu z pewnych doświadczeń, tak? No, które mamy od, nie tylko my, ale też jeżeli chodzi o leki,
które są po prostu no, od już kilkudziesięciu lat powoli w tej chwili, no, że w reklamach na przykład używa się różnych mądrze brzmiących słów, które albo nie mają w ogóle, które albo nie istnieją i zostały też w skrajnych przypadkach wymienione, wymyślone, albo mają tak naprawdę inne znaczenie, albo należą do innego, do innej dziedziny nauk, tak? No, no przecież to się dzieje, tak, że jest reklama leków, wyrobu czy suplementu diety, a jest tam używane na przykład słowo z nauk geologicznych, ale w tym wypadku po prostu no fajnie, fajnie brzmi, tak? No, dobrze, dlatego właśnie mówię, tak, że może nawet powiedzieć, tak, tylko że to musi być prawda, tak samo jest w rozporządzeniach, także nie można i wtedy nie będziemy tego, sugerować, wtedy tak. Będziemy to traktować jak informację. Informacje, albo nawet jak reklamę, ale zgodną z prawem. Panie dyrektorze, w tych kwestiach kauzalnych, właśnie... nie ci Aptos, okej? Okay? No. Do laika. Ale że są używane w zabiegu, tak? Tak. No okej, okay, tak. No, bo nie jest to reklamą. Nie jest to, nie jest to reklamą. Tak? Radiofrekwencja in-mode. Tak samo. Pojawił się strach przed używaniem oznaczeń urządzeń, które niejednokrotnie różnią się od siebie bardzo mocno. Jeżeli mielibyśmy pacjentowi przedstawić informację o radiofrekwencji, to przedstawiając tę informację w sposób ogólny i w ogóle nie poruszając kwestii tego, na jakim urządzeniu pracujemy, to nawet nie wytłumaczymy pacjentowi, czym różni się od siebie radiofrekwencja mikro, makro, igłowa. W związku z tym bardzo często jesteśmy, nie powiem zmuszeni, bo nikt nas nie zmusza, ale po to, żeby przedstawić pacjentowi prawidłową i prawdziwą informację, musimy ten sprzęt pokazać, wytłumaczyć. Musimy pokazać pacjentowi, jak działa głowica, prawda, i czym różni się ta radiofrekwencja mikro i makro i głowa. A to daje nam już po pierwsze sprzęt na ekranie, po drugie konieczność posługiwania się nazwą sprzętu. Niekoniecznie handlową. Niekoniecznie handlową. Natomiast na pewno nazwą producenta, ponieważ to producenci tak naprawdę stworzyli te różnice w sprzęcie, którego używamy. I teraz pytanie. Znowu, mieścimy się w granicy edukacji zdrowotnej, prawda? Czy nie musimy się obawiać tej edukacji zdrowotnej? Znaczy, jak rozumiem, to jest, bo przed chwilą... Działanie lekarza. Nie, działanie lekarza, ale na przykład w jego mediach społecznościowych. Tak. Tak? Tak. No, tak więc ja to widzę tak, że w większości, zdecydowanej większości przypadków tutaj nie będzie problemu, tak? Ale jeżeli ten lekarz właśnie zacznie to przedstawiać w taki sposób, że no jest to możliwe, tak? No, że tak właściwie to możesz to sobie, to jest nic trudnego, możesz to sobie zrobić sam w domu. Tak? No, różni są. Ewidentnie nie wolno. Lekarze są różni, tak? Więc wtedy to faktycznie możemy tutaj zainterweniować i możemy to ściągnąć, tak, jakoś zacząć, rozpocząć jakieś postępowania, ale dlatego mówiłem też wcześniej właśnie o tej reklamie czy informacji na stronie, tak, no nawet używanie jakichś na znaków towarowych, tak, że właśnie, że używamy takiej albo innej protezy, no to jest okej, okay. Nawet jeżeli ma to cechy reklamowe, no to jednak jest tutaj, przeważa tutaj ta cecha informacyjna. Tak, a ja też chciałbym, bo tutaj właśnie było wcześniej, czy pacjent zdaje sobie sprawę z tego, co chce zrobić, z tego, co może zrobić. Że w orzecznictwie, no, generalnie w prawie reklamy, w prawie konkurencji jest konsumenckim, jest taki model przeciętnego konsumenta, tak? No, czyli osoba, która ma średnią wiedzę, no, do różnych wniosków, organy czasem nadzorcze albo sądy dochodzą,
jaką tę wiedzę konsument rzeczywiście ma. Tak, jaki jest standard. Ale to gdzie... trochę nie musimy się w takim nie, razie ale, tutaj obawiać. Ale, nie, ale właśnie statustwo. Ale właśnie czasem też jest w orzecznictwie, no, że jeżeli chodzi o leki i usługi zdrowotne, no to ta wiedza jest tutaj, te osoby są bardziej na to podatne. Tak więc dlatego tutaj też jest dodatkowa ochrona, dlatego te przepisy są też bardziej, bardziej szczegółowe, ale w związku z tym, że właśnie pojawiło się dużo na rynku tak, no, niejasności, dużo obaw, no to ja dlatego staram się to trochę też załagodzić. Tak. Tutaj pan dyrektor mówi, że oczywiście nie mógłby lekarz przekazać takiej informacji, że w zasadzie możesz sobie kupić, sam zrobić to urządzenie. I państwo to możecie badać, ale badać tylko w sytuacji, jeżeli to jest reklama. A tak mi się wydaje, że pan redaktor i tak jak ja i nasi potencjalni klienci chcielibyśmy wiedzieć, gdzie jest ta granica między reklamą, a nie reklamą, tą informacją. No bo oczywiście nie mamy wątpliwości, że wyroby medyczne, które dzisiaj chyba są największym tematem naszego zainteresowania, naszej rozmowy, to są te wyroby dla profesjonalistów, które nie mogą być reklamowane w sposób kierowany do publicznej wiadomości. Czyli nie może być tam również uczestniczyć w takiej reklamie lekarz. Kropka. Jasne. Reklamę odkładamy na bok. To co zrobić ma lekarz czy producent, dystrybutor wyrobów medycznych, żeby opowiedzieć ustami lekarza o danym wyrobie, nie wchodząc w przestrzeń reklamy. Szukamy złotego środka, panie. Tak, ale też ta rozmowa jest o tyle trudna ogólnie. Znaczy te rozmowy też, że... trzeba właśnie zawsze pamiętać tak, no, bo... reklama, tak? No mamy reklamę, mamy informacje, ale mamy też wyroby, mamy lekarza, mamy gabinet, mamy kosmetyczkę, tak? Fryzjerkę czy inne jeszcze gabinety, tak? I gdzie trzeba to jakoś zawsze rozgraniczać, więc zakaz reklamy, zakaz występowania w reklamach wyrobów lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, tak? Fizjoterapeutów, no wiąże się z tym, że no, są to osoby, które generalnie w świadomości społecznej mają właśnie taką dużą renomę, tak? No, duży autorytet, duży szacunek. No i jeżeli jest, występuje też czasem właśnie taki przeciętny konsument, no, może mieć trudności z rozróżnieniem, czy to, co on widzi w telewizji, czy słyszy w radiu, jest reklamą, czy nie jest. Tak? No, czy to jest w ogóle reklama, tak? Czy on to mówi jako właśnie, lekarz, tak. Czy on to mówi jako... znaczy jako lekarz ze swojej wiedzy medycznej, czy mówi tak, zapłacił, bo ktoś mu za to zapłacił. To jest po prostu ten najprostszy, to jest ten prosty przykład, że tego nie można, ponieważ no, chodzi tutaj o te produkty, które można iść i sobie kupić. Tak? Ale jeżeli mamy jakieś media społecznościowe, jeżeli mamy lekarza, który mówi, no, że są takie możliwe zabiegi, i te zabiegi są wykonywane na takim, przy użyciu takiego i takiego wyrobu, to generalnie tutaj, tak jak właśnie no już wcześniej mówiłem, nie będzie problemu. Tak? Ponieważ no, trudno sobie... Ponieważ no, celem tego przekazu, jak rozumiem, nie jest to, żeby reklamować sam ten wyrób. Tak? No, że ktoś sobie zwiększy się dzięki temu, że producent zwiększy sobie sprzedaż urządzeń do liposukcji, tak? Czy czegoś? Czy czegoś no, taką sytuację chyba trudno nam sobie wyobrazić. Czy czegoś takiego, no bo raczej nie będzie kierował tej reklamy do publicznej wiadomości, tylko do gabinetu wtedy, tak? No, zdecydowanie. Że, no... Panie mecenasie, bo pan wspominał jeszcze wcześniej o kolejnej kwestii, która się pojawiła na tej kanwie, czyli o kwestii uczestniczenia osób no, powiedzmy już dziś niepowołanych, w kongresach bądź wystawach, na których mogą znaleźć się wyroby, prawda? Tak, zgadza się. Zauważyłem i to też był problem, z którym my się mierzyliśmy jako Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych z naszym kongresem w marcu, czyli pod rządami nowej ustawy, podczas których to wydarzeń no niewątpliwie uczestniczą dystrybutorzy, producenci wyrobów medycznych, wystawiając swoje stanowiska. Myślę, że tutaj nie mamy wątpliwości, że tego typu stanowiska one mogą bardzo łatwo być potraktowane jako forma reklamy. I teraz pytanie jest takie, co w sytuacji wydarzeń, czyli targów, akurat to nie dotyczy kongresu stowarzyszenia, ponieważ tam jest wstęp mają tylko profesjonaliści i się nie boimy naruszenia tych ograniczeń i zakazów, tam, w tamtym przypadku zakazów reklamy. Ale co w przypadku, bo takie pytanie dostaję od producentów, targów. Targów, na które wiemy, że mają wstęp również laicy. Bądź wydarzeń, podczas których jest dzień otwarty
dla szerszej publiczności. Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy rzeczywiście nie można w jakiś sposób kontrolować, kto na miejscu nie znajdą się. My mieliśmy co w takiej sytuacji powinien robić spotkanie takie osobne z organizacjami właśnie targowymi. Tak, no, którzy no, pytali nas mniej więcej to samo, tak, no, co oni mają zrobić. I generalnie odpowiedź jest zbliżona do tych stron internetowych. Poinformować, jeżeli tam są treści przekazywane takie, które no, nie mogą być kierowane do publicznej wiadomości, no to poinformować przy wejściu, na przykład przy bilecie, tak, no, na bilecie nadrukować, informację, że jest to wydarzenie tak, no, przeznaczone dla... dla użytkowników, tak, no, czy dla osób, tak, no, z odpowiednim wykształceniem. A przecież nie będziemy, trudno wymagać od tego, no, żeby kazać pokazywać jak, taką czy inną legitymację, tak, no to... Okej, okay, ale to, jakby, to by musiało być... To rozwiązuje problem wydarzeń takich, nazwijmy to, dedykowanych. Mm-hmm. A co w sytuacji, jeżeli mamy właśnie jakieś, nie wiem, teraz wymyślam całkowicie, jakieś targi nowych technologii. I producent wyrobów medycznych uważa, że ma taką nową technologię, że chciałby ją zaprezentować. Mhm. Niewątpliwie jest to wyrób medyczny, niewątpliwie przeznaczony do użytkowania przez użytkowników innych niż laicy. I czy w takiej sytuacji, wystawiając się na tego typu targach, czy on narusza zakaz reklamy kierowanej do publicznej wiadomości? No, dlatego, ale... prezentuje to urządzenie. Ale jeżeli on to... No ale nie ma tutaj przeszkód, żeby zastosować tą samą, to samo rozwiązanie, tak? No przecież organizator wie, kto się wystawia. Mhm. Tak, no może poprosić, żeby poinformować też przecież o takiej sytuacji. I to będzie wystarczające, bo tak, jest możliwe, stronie internetowej mamy wymagania możliwe są, tak, możliwe są też, tutaj... znaczy możliwe też jest sytuacja, tak, że targi jako takie są otwarte, a na przykład no, jest jedna hala czy strefa wydzielona. No i wtedy, no, wtedy tam jest taka informacja przy wejściu. I zabezpieczajmy to w taki sposób, jak no to jest trochę tak, jak rozmawiali, tak, tak jak kiedyś o, też był temat kongresów, tak, no że przecież my nie będziemy, przecież nie chodzi o to, żeby zabezpieczyć, jak jest kongres dla lekarzy, na którym występują lekarze i mówią o jakichś takich zaawansowanych rzeczach, że ktoś się tam nie przypomina. Tak? No, z obsługi, tak? No po prostu wejdzie i posłucha, tak? I to nie tworzy też sytuacji, że interpretacje gifowskie byłyby inne, prawda? Wydarzenie dla... I nie tworzy to, że jest to reklama kierowana do publicznej wiadomości. Podsumowując, bo wiemy już w tej chwili dużo więcej niż wiedzieliśmy i chyba trochę nam się rzeczywiście udało, mm-hmm. jak mówiliśmy no, w naszych pierwszych no, znaczy rozmowach. Nie, bo tylko tą jedną rzecz jeszcze chciałbym tylko właśnie, no że tutaj dlatego właśnie o tych targach, tak, że do publicznej wiadomości, że do publicznej wiadomości, no to jest reklama taka, którą też może się zapoznać nieintencjonalnie, tak, więc generalnie jakieś już po prostu poinformowanie, zabezpieczenie tego, no, tworzy to, znaczy no, rozwiązuje w pewien sposób rozwiązuje już problem. No, może być reklama, przecież tak jak rozmawialiśmy chyba też o magazynach, tak, no. No właśnie, profesjonalny. To jest troszeczkę tak, że ten magazyn, jeżeli ten magazyn jest możliwy do kupienia w jednej z sieci handlowych, to dobrze czy źle? Czy on łamie, czy nie łamie? Czy on powinien być zafoliowany? No generalnie no, właśnie, no nie będziemy przecież właśnie sprzedawać tego w kopertach, jak tam swego czasu w Polsce chyba nie, ale magazynów pornograficznych, tak, no, które musiałyby tak być. Znaczy, ale tutaj pojawia się pewne istotne pytanie, panie dyrektorze, jeżeli już mówimy o magazynach, czy jeżeli ten magazyn tak naprawdę no, będzie informował o tym, że jest magazynem tylko dla profesjonalistów, ale znajdzie się w dużej sieci handlowej i będzie mógł go kupić każdy, to mamy do czynienia ze złamaniem ustawy, czy nie? Nie mamy do czynienia ze złamaniem ustawy, bo te profesjonalne też takie przecież magazyny, czasopisma lekarskie, no, są dostępne w bibliotekach. Tak? Mogą informować. Tyle. Tak, no, są dostępne w bibliotekach, tak? I ktoś może, i tam przecież też są reklamy, tak? No i ktoś może sobie wziąć, nawet jeżeli byśmy to rozsyłali tylko do lekarzy, tak, mieli listę, no to i tak to najpewniej trafi gdzieś do biblioteki. Panie dyrektorze, a jakie przez te pół roku doświadczenia ma urząd URPL w zakresie właśnie reklamy wyrobów medycznych? Czyli czy jakieś postępowania, bo niewątpliwie wpływają, pewnie znając życie to głównie anonimy, czy jakieś postępowania zostały wszczęte, czy ewentualnie jakieś zostały zakończone lub chylą się ku końcowi? Mhm.
Znaczy, jeżeli chodzi o samo postępowanie reklamowe, no to będziemy tak wszczynać. Pierwsze, no nie będę tutaj absolutnie nie szczegóły, pytam. Tak, ale będziemy wszczynać, ale no, znaczy, jeśli też... można tylko dopytać, w której części, czy to jest od strony lekarza, czy to jest od strony... Nie, to chodzi o podmioty gospodarcze. Podmioty gospodarcze. Tak, to chodzi o... Żadne postępowania jeszcze nie zakończyły się, tak żebyśmy mogli zapoznawać się z jakimiś decyzjami zanonimizowanymi. No jeszcze nie. Mhm. A drugie pytanie, które ja też... Ale jeżeli będą, to oczywiście tutaj, jak pan mecenas, żeby państwo powiedzieć... Informacji publicznej, w ramach dostępu informacji tak to... publicznej na pewno będziemy... Tak daleko to nie... Znaczy my zawsze zapraszamy, no. Panie dyrektorze, do nas. A druga kwestia, którą też śledzę na forach internetowych, bądź też dostaję zapytania od klientów, co w sytuacji, no bo ja osobiście też mi się to wyświetla, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, produkty, reklamy, to niewątpliwie, tu nie mamy wątpliwości, że są reklamy produktów, które nie są zarejestrowane jako wyroby medyczne, a niewątpliwie wypełniają wszystkie cechy wyrobów medycznych. Oczywiście ich teraz te ograniczenia nie dotyczą, bo nie są wyrobami medycznymi. Natomiast co urząd podejmuje w tym, czy właśnie są już takie postępowania, które dotyczą producentów, dystrybutorów produktów, które winny być zarejestrowane? Znaczy nie, no my to robiliśmy od... No zawsze to można powiedzieć, tak? No, że jeżeli mamy takie informacje, no to jest nasze postępowanie no, w celu właśnie uznania za wyrób medyczny. Bądź tak? Podwieczniczy. Tak. No, bo to też się dotyczy często toksyny botulinowej, tak. To jest duża bolączka, akurat wchodzimy już w kwestię leków, ale faktycznie takie reklamy są, ja osobiście sam z racji grup, w jakich uczestniczę, to algorytm mi podsyła i to jest duży problem. No to jest duży problem, no ale też czemu tutaj, no my jesteśmy w stałym kontakcie z innymi organami unijnymi, tak, jeżeli chodzi o wyroby medyczne, no Polska też tutaj nie jest no, żadnym wyjątkiem, tak, no te rzeczy się dzieją, tak, no znaczy te rzeczy dzieją się też w innych państwach i czasem bywa też tak, że nawet, że właśnie to oni coś wpuszczają, tak, no, że w innym państwie coś jest wpuszczone na rynek i orzeczone, że to jest okej, okay, no i wtedy też, no niestety są trochę, mamy tutaj trochę już utrudnioną sytuację. A pytanie takie dostałem kiedyś od jednego z dystrybutorów, oczywiście takie przekorne, że w takiej sytuacji to może nam się bardziej opłaca wypuścić produkt i nie zarejestrować go jako wyrób medyczny i poczekać, co zrobi z tym urząd. Jakby z tego płynie pytanie, jak długo takie postępowania się toczą i jak w praktyce są dotkliwe znaczy, chciałbym, tego typu podmiotów? Oczywiście to wcześniej, na przekór pytanie zadałem. Wcześniej, wcześniej było to postępowanie prokuratorskie, tak, gdzie prokuratorzy no, traktowali to raczej no, dość pobłażliwie. Tak? No, natomiast teraz wprowadzanie wyrobu do obrotu bez oceny zgodności, tak, no to jest kara zagrożona do 5 milionów złotych, więc no, nie wiem, czy faktycznie przeprowadzenie, jeżeli jest to wyrób bezpieczny, tak, który może być używany, to czy przeprowadzenie tej oceny zgodności jest rzeczywiście tańsze od takiego, od takiej kary, tak. Właśnie chciałem, żeby to wybrzmiało, bo staram się to też tłumaczyć. No. Oczywiście to nie jest ostatnia nasza rozmowa. Mam nadzieję, że będziemy w tym gronie spotykać się cyklicznie. Na pewno będziemy prosić pana dyrektora o informację, kiedy już będziemy mieć pierwsze postępowania, bo na to też państwo zapewne czekacie, jak one się zakończyły. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dyrektor Departamentu Komunikacji i informacji o wyrobach medycznych. Dr Jan Schulz, mecenas Michał Gajda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.